Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się bezdomnymi w nawiasie żulami. Jak mi wiadomo, to we wszystkich częściach z serii GT oni występowali. Dzisiaj możemy sobie na nich z bliska popatrzeć. Z tego co wiem, to całe miasto jest nimi zainfekowane. Tych akurat znalazłem niedaleko szpitala. Jak widać, dobrze sobie radzą, z autobusu zrobili sobie norę i tak żyją. A przy tym żulu zwróciłem uwagę na jego koszyk marketowy. Widać było reklamówkę, z logo sklepu 24 na dobę. Widzę, że takie życie im sprzyja. A tutaj znajduje się większy ośrodek, pod mostem, żul dom, przyjmują z otwartymi rękami każdego żula. Jedna rzecz mnie tylko martwi, chciałem im sypnąć troszkę kasiory, lecz Trevor nie ma takiej funkcji w tej grze, by im cokolwiek dać. Sami widzicie, nie mają żadnego schroniska, woleli wybrać sobie most. A po drugie, mogliby zmienić swoje życie rabując sklepy, a nie leżeć i nic nie robić. Tak jak sami to widzicie. Wystarczy trochę koło nich postaci i sami odchodzą, zapewne mają to w genach. Ale jedna rzecz mnie trapi, mogliby tutaj posprzątać, śmierdzi tu jak w chlewie, przechodząc tutaj miałem dreszcze, i o mało co nie puściłem pawia. Co za smród i gimela. Jestem teraz w innej części miasta niedaleko doków, powiem tylko tyle, próbowałem nawiązać jakiś kontakt z tym żulem. I sami zobaczcie, co się stało. Powiem tylko tyle, nie da się nic od nich wyciągnąć. Ale za to znalazłem ciekawą stronkę i miałem okazję ją sprawdzić. Otóż znajduje się tutaj mapa. I miałem przyjemność narzucić wszystkie punkty na oryginalną mapę, którą widzicie po lewej stronie. Oprócz tego pozwoliłem sobie sprawdzić te miejsca i oto rezultat, sami popatrzcie. Zajebię tą bryczkę i pokażę wam te miejsca. I właśnie się zbliżam do pierwszego miejsca. Dokładnie chodzi o tą uliczkę, którą widzicie. No to przyjrzyjmy się temu z bliska. Ja tutaj akurat nic dziwnego nie zobaczyłem. Normalni ludzie, którzy stoją i palą coś tam, zapewne trawę. Lecz nie przyglądałem im się tak porządnie, bo nie było po co. Teraz zaznaczę drugi punkt z mapy. I tym razem jestem ciekaw, co zobaczę, może kosmitów, a może ukrytą broń, a może jetpacka. W tej grze wszystko jest możliwe. I dojechaliśmy, chwila prawdy. Niestety to tylko jacyś ludzie, ale za to chcę ich z bliska obejrzeć. Kolejna odmiana, tym razem zawodowi alkoholicy, druga kadencja po żulach. Wejdę trochę w głąb tej uliczki, by im się lepiej przyjrzeć. Mówiłem, to alkoholicy, nic dodać, nic ująć. Resztę musisz sprawdzić sam, jak jesteś ciekaw. Nawet w tak oddalonych miejscach możemy ich spotkać. To po prostu jest plaga. Jeden ciągle myśli, że to jest jego dom. A teraz mówi, że naruszyłem jego przestrzeń.
Powiem tylko tyle: omijajcie takie miejsca, są one niebezpieczne i różnie to bywa. Drugie wyjście to wystraszyć ich. A tutaj mamy dziwny przypadek z nietolerancją turystyczną, dlatego iż chciałem zrobić im zdjęcie i wszystko poszło nie tak. Podejrzewam, że nie lubią być fotografowani. I oto skutki. Niestety wezwał policję, więc musiałem go uciszyć, nie dał mi wyboru. I tak kończą kapusie. Z tymi na szczęście turystami nie miałem problemów, byli już mili. A tych pajaców gnałem do góry, bo się wlekli. Ile można patrzeć, jak wleką się jak żółwie. Ta akcja była zupełnie przypadkowa i niechcący coś ciekawego odkryłem i musiałem to puścić w eter, by wam to pokazać. Przychlast myślał, że pojadę odebrać im pieniądze, mam narażać swoje życie, co mi tam. Zaraz dowiecie się, co odkryłem, powiem tylko tyle: dobrze, że byłem na kodach. Zaczyna się akcja, patrzcie i płaczcie. Motocykl jest bez koła i zobaczcie, co się dzieje dalej. Jak to możliwe, by on się dalej poruszał? Chyba złamałem prawo fizyki. A jak wy sądzicie? Jak on na tym motocyklu tak się pali? Kogo on wam przypomina? No właśnie, Go Ridera. A na zakończenie prawie mojego odcinka pokażę wam nowe miejsca, lasek nudystów. Tylko sobie nie myślcie, że cenzury nie ma. Maluchy codziennie oglądają YouTube. Nie możemy przecież zrobić, by się nam zgorszyły. Ale za to możecie sami znaleźć te miejsca i sobie wtedy pooglądać. Oto pierwsze miejsce, patrz i oglądaj. Tak jak wspomniałem, cenzura musi być. I nic na to nie poradzę. A tutaj jest drugie miejsce, trzeba być tutaj wieczorem. Pobiegnąć na tył domu i surprise. Powiem tylko tyle: znajduje się to miejsce niedaleko Michaela domu. I już widzimy kobietę, która jest pół nago z cenzurą. I powiem tylko tyle: nie lubię ją obcych. Płoszą się jak dzikie kaczki. Oczywiście możemy ich wtedy śledzić, lecz dyskretnie, bo uciekną. I na tym kończę mój odcinek, mam nadzieję, że podobało się.